Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagramy w Czeski Raj 2, tym razem trasa 9, złomowisko. Także zaczynamy wczytywanie gry. I zaraz zacznie się rzeź. Nowa trasa jeszcze wcześniej niepoznana, także wszystko tutaj się może wydarzyć. Klintek jej nie zna, nie będzie za bardzo wiedział jak jechać. I jedzie teraz czerwoną Skodą. Jak widać na pokładzie pojawiła się także zielona Skoda. Zobaczymy, co ona pokaże. Jak widać, trasa jest dość taka ciekawa. Przy dwóch przeciwników zawadza o krawężnik, podskakują. Knitek wpada w nich, a zielona Skoda troszeczkę sobie ucieka. Ale Knitek się nie poddaje, już wyprzedza żółtą Skodę, zieloną także zostawia z tyłu i teraz to zielonkawo i zostaje mu już tylko zielona. Także wracamy do starych korzeni, do starego typu wyścigu, czyli walka tylko z jednym przeciwnikiem o pierwszą pozycję. Tylko jest ten problem, że właśnie Knitek za bardzo trasy nie ogarnia, nie wie gdzie tu ma jechać, bo jak widać są ogromne zakręty, które trzeba ścinać i tak naprawdę nie widać gdzie one się kończą, gdzie trzeba zajechać. Tutaj tylko jakieś takie słupki wystawione, które można łatwo przesunąć i później nie wiadomo gdzie trzeba przejechać, żeby został zaliczony odcinek, co może być naprawdę kłopotliwe, ale jak na razie takie nie jest. Póki jedzie za przeciwnikiem, widzi dokładnie gdzie ma jechać. Gorzej jeśli już zyska to pierwszą pozycję i wtedy zaczną się pewnie problemy i wyprzedza zieloną Skodę, która też jakoś śmiesznie terkocze i jest jak na razie na pierwszej pozycji. Czerwona Skoda Kombi na razie zwycięża, ale za bardzo nie wiedział przez chwilę gdzie jechać. No i odbiło się to na jego pozycji. Zielona Skoda wraca na prowadzenie, ale zawadza ten śmieszny słupek i Knitek ponownie wyprzedza przeciwnika, zdobywając tym samym pierwszą pozycję. Ale to nie jest bezpieczna pozycja, bo jak słyszycie, zaraz za nim jedzie ten śmieszny zawodnik, który znowu się do niego zbliży, bo Knitek znowu zgubił się troszeczkę na trasie, nie wiedział gdzie jechać, przez co zdezorientowany musiał trochę przyhamować. No i dał tym samym okazję do zmniejszenia odległości od przeciwnika. Musi pamiętać, że jednak trzeba tutaj troszkę wąsko jechać. No i pamiętać o tym, gdzie są te wszystkie śmieszne znaczniki, przez które no co prawda musi przejechać i bez nich się nie obejdzie. Jak na razie mu się już w miarę to udaje, choć nie jest, jak wcześniej wspomniałem, bezpieczny na tej pozycji, bo nie dość, że ten jeden zielony wariat jedzie zaraz za nim, to jeszcze reszta przeciwników też za bardzo daleko nie jest, więc także zagrażają naszemu zawodnikowi. Na chwilę jest troszeczkę ciszy, choć chyba nie na długo, bo znów delikatnie... Nie, jednak nie słychać na razie przeciwnika. Knitek wywalczył sobie na jakiś czas pozycję, trochę odległości bezpiecznej do przeciwników i może na chwilę odetchnąć, by w razie czego znów móc dać z siebie wszystko i walczyć o swoją pozycję, o swoją upragnioną pozycję. Mamy trzecie okrążenie, połowę trzeciego chyba okrążenia, chociaż ciężko na tej mapie się troszeczkę rozeznać, bo to jest takie tam pokręcone jak jelita, to wszystko wygląda jakieś tam w środku kulki z numerkami, więc ciężko ocenić kiedy jest połowa trasy. Teraz widać, że no chciał już sobie za bardzo ściąć ten zakręt, pominąłby znaczniki, no i wtedy by było cała trasa no do powtórzenia, więc na szczęście w porę się opamiętał i podjechał jeszcze kawałek. Ostatnie proste, ostatnie łuki i zbliżamy się powoli do mety. Przeciwnicy są dość daleko, więc już chyba nic nie stanie na przeszkodzie, żeby Knitek zwyciężył. I zwycięstwo. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.